Witajcie serdecznie, moi kochani. Wiosna przyszła do nas wcześniej niż oczekiwaliśmy. Ogród zrobił się bujny, zielony. Po mojej prawej stronie jest hortensja ogrodowa Otakca, którą miałam zaszczyt Wam wiele razy przedstawiać. I widzę, że w niektórych kącikach już tutaj pędów widzę pąki kwiatostanowe. Więc nie przemarzłam, ma się dobrze. Ale żeby hortensje mogły pięknie, zdrowo rosnąć, tak jak wszystkie rośliny, potrzebują nie tylko przycinania, nie tylko podlewania, ale również potrzebują nawożenia. Ja nawożenie w ogrodzie stosuję różne. Stosowałam już kurzeniec, pokazywałam Wam to we wcześniejszych filmach. Dlaczego kurzeniec? Ano dlatego, że mamy kury w ogrodzie, więc tego nawozu nam nie brakuje. Stosuję też ziemię kompostową pod rośliny i ziemię kompostową można stosować przez cały sezon. Nie da się jej przenawozić, można również stosować zimą, o ile oczywiście zima jest łagodna i ziemia jest niezamarznięta. Ale też bardzo chętnie sięgam po nawozy mineralne. Mam tutaj nawóz dedykowany właśnie hortensjom. Jest to nawóz plus mączka bazaltowa. Kiedyś we wcześniejszych latach stosowałam samą mączkę bazaltową. Ona nie jest nawozem. Zawiera mikroelementy potrzebne naszym roślinom do wzrostu, do kwitnienia, do owocowania. W tym przypadku do kwitnienia, ponieważ hortensja nie owocuje. I muszę powiedzieć, że mączka bazaltowa przeszła, jej rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Efekt był po prostu znakomity. Tutaj mam nawóz plus mączka bazaltowa. Jest to nawóz do roślin lubiących ziemię kwaśną, czyli ziemię zakwasza, a hortensja ogrodowa Otakca właśnie taką ziemię lubi. Mączka bazaltowa plus nawóz powoduje, że hortensje będą miały więcej pąków kwiatowych i będą te pąki kwiaty będą bardziej dorodne i pięknie wybarwione. Jeśli dostarczymy nawozu do hortensji, to będą one bardziej odporne, nie będą narażone na choroby grzybowe czy ataki szkodników. Nawóz plus mączka bazaltowa stosuje się od marca do września i stosuje się 3-4 razy w sezonie, posypując granulkami i posypuje się granulkami wokół rośliny. Nie sypiemy do środka rośliny, nie sypiemy też na pędy, tylko sypiemy właśnie wokół rośliny. Nawóz do hortensji z mączką bazaltową jest w postaci granulek. Są to szaro-białe granulki. Użyję teraz do nawożenia hortensji. Staram się tak posypywać, żeby nie wsypywać do środka hortensji, tylko właśnie wokół tutaj korzeni. Rosną pod nimi szafirki, ale szafirkom to nie zaszkodzi, ponieważ ja nieraz zakwaszałam ziemię wokół hortensji i szafirki mają się znakomicie. Rośnie tutaj kolejna hortensji rosnących w naszym ogrodzie. Jest to hortensja bukietowa. Ona również potrzebuje zasilenia nawozem plus mączka bazaltowa. I obsypię wokół pnia. Nie blisko pnia, tylko wokół, tak jak są korzenie. I myślę, że tyle wystarczy. Teraz po zastosowaniu nawozu podleję hortensję, żeby nawóz się rozpuścił i wchłaniał gleby. I działał cudo. A ja już się z Wami, kochani, pożegnam i życzę miłego dnia i do zobaczenia.